co dalej? Państwo chcieliby na pewno usłyszeć co nieco na temat rekrutacji do służb, bo teraz jest to też również dobrze opisane. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wcześniej Urząd Ochrony Państwa, ale skupmy się na tym nowym tworze, przede wszystkim rekrutuje ludzi młodych, czyli przed 30 rokiem życia. Natomiast nie dyskwalifikuje to osoby oczywiście, które są starsze wiekiem, natomiast tak jak powiedziałem, preferowane są osoby młodsze. Jeżeli chodzi o osoby starsze, często przychodzą one z innych służb, czyli rotują jakby. Są przeniesione na przykład z CBA do ABW, z ABW do Agencji Wywiadu i tak dalej, i tak dalej. Nie ma również zakreślonego jakby ideału takiego funkcjonariusza. Możemy się bardziej domyślać, mniej lub bardziej. Jeżeli Państwo myślą, że jest to James Bond, to oczywiście mylimy się. Im bardziej właściwie szara osoba i mniej rozpoznawalna, tym lepiej. Więc bardzo często możemy zobaczyć, że tak naprawdę Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego używa nie jakiś super ekstra limuzyn, tylko czasami są nawet deulanosy, którymi jeździ po mieście. Już je można po prostu troszeczkę ciężej wykryć. Oczywiście są to na przykład, nie wiem, Opla Astra czy Wektry. Czasami na ulicach możemy oczywiście też zobaczyć, gdy używają swojego sygnału, niebieskiego sygnału nadania. W każdym razie, jeżeli wracając do rekrutacji, jeżeli chodzi o kolejny stopień, jakby o pierwszą część jakby procedury dostania się do służb specjalnych, jest to na pewno przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego. Można to zrobić zarówno pocztą, można to zrobić elektronicznie. Preferowane są w większości tak naprawdę nawet i kobiety. Więc jak to nie jest powiedziane, że to jest męska służba, bynajmniej. Bardzo dużo kobiet stara się o przyjęcie do służby. Jeżeli chodzi o kolejny etap, to jest po prostu wstępna weryfikacja. Służby przez około 3 miesiące głowią się, czy pani CV jest naprawdę wystarczająco dobrze, żeby Państwa przyjąć. Jeżeli przejdą Państwo jakby ten pierwszy etap, taki screening, po prostu przejście przez to takie pierwsze sito, kadrowiec zadzwoni do Państwa na pewno i zaprosi na taką rozmowę. Więc gdy Państwo się tam zjawią, będzie do wypełnienia test. Test wiedzy ogólnej. Pytania są różne. Z wiedzy ogólnej i tutaj nie będę się wdawał w szczegóły, bo nie mogę. Jeżeli chodzi o krok dalej, będzie rozmowa kwalifikacyjna na pewno. Taka troszeczkę HR-owska, taką jak mają Państwo w firmach prywatnych, czyli przychodzą, Państwa mocne, słabe strony. Proszę nam opowiedzieć o sobie. Czy jest Pan tak, Pani tak? Więc ta rozmowa jest taka dosyć też ogólna, natomiast co da się zauważyć, trzeba na pewno podkreślić swój obowiązek patriotyczny. To, że jest patriotyczny, że się utożsamia ze swoim krajem. To służby lubią i uważam, że osoby, które powinny tam iść, powinny iść właśnie z takimi pobudkami. Powinny to być głównie osoby, które właśnie posiadają jakieś ideały, ponieważ wbrew pozorom nie jest to pensja Jamesa Bonda i na początek ogranicza się do 3000 zł. Nie więcej. W każdym razie, jeżeli idziemy dalej, musimy wypełnić ankietę bezpieczeństwa i wiąże się to tutaj z ustawą z 99 roku o ochronie informacji niejawnych, która jest dosyć dobrze opisana w książce. Występują akurat odnośnie ochrony informacji niejawnych trzy etapy postępowania. Czyli jeżeli Państwo chcą mieć dostęp do informacji, które są poufne, czyli tak zwane confidential, muszą Państwo przejść taki ogólny screening, który wykonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w sprawach wojskowych Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Na przykład urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych muszą przejść taką weryfikację. Następnie jest weryfikacja poszerzona, również to wykonuje ABW, czyli sprawdzają Państwo troszeczkę głębiej, sprawdzają na przykład konta bankowe, czy nie ma tam jakichś dodatkowych przelewów od wujka z Ameryki w postaci na przykład 200 tysięcy dolarów. Takie drobne rzeczy. Muszą się oczywiście zabezpieczyć przed takimi rzeczami i takie poświadczenie bezpieczeństwa jest wydawane na 7 lat. Czyli przez 7 lat mogą Państwo mieć dostęp do takich informacji. Pracować na różnych stanowiskach, w organach państwowych, samorządowych również. I ostatnie, które jest wykonywane również wśród funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, wszystkich innych, Służby Wywiadu Wojskowego czy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jest to postępowanie, które udostępni Państwu dostęp do informacji ściśle tajnych, czyli top secret. Wydawane jest na 5 lat.
Jeżeli Państwo mają już coś takiego, to mogą się Państwo porównywać swoją wiedzą na przykład z prezydentem, premierem, ministrami, ponieważ ci Państwo akurat nie muszą posiadać dostępu do takich informacji. Oni dostają je razem z mandatem, który Państwo im przekazują w formie głosowania w wyborach. Ostatnio mieliśmy taką szansę. Czyli ktoś, kto głosował na przykład na premiera Donalda Tuska, na posła Donalda Tuska, dał mu możliwość posiadania dostępu do takich informacji ściśle tak. Więc jakby one są dane z mandatu. Oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego może Państwu odebrać bez powodu. Oficjalnie powinien być jakiś powód. Mogą Państwo odebrać taki dostęp do informacji, więc jeżeli Państwo się cieszyli dostępem do nich, że będą Państwo dużo wiedzieć, mogą one oczywiście zostać zabrane za na przykład rozpowiadanie wszystkich tych informacji. Zatem taką procedurę również musi przejść każdy kandydat na funkcjonariusza w trakcie tego postępowania rekrutacyjnego. Wiąże się to z kilkoma etapami. Na początku muszą Państwo wypełnić ankietę bezpieczeństwa złożoną z paru stron. I w tej ankiecie muszą Państwo podać naprawdę wszystko, ponieważ będzie ona weryfikowana na samym końcu poligrafem, czyli wykrywaczem kłamstw. ABW nazywa go wykrywaczem prawdy. I gwarantuje, że żadne kłamstwo nie przejdzie. Więc jeżeli ktokolwiek myśli kiedykolwiek, Państwa znajomi, o kandydowaniu, niech liczy się z tym, że na przykład kiedykolwiek popełnił przestępstwo korupcji, płatnej protekcji, wzięcia jakichkolwiek pieniędzy, to nie przejdzie. Aczkolwiek, i jest to też również ujęte w książce, jeden z zastępców szefa ABW, Tomasz Klimek, w 2007 roku nie przeszedł takiego badania, mimo wszystko został wybrany na zastępcę szefa ABW, więc jak sobie to powiedzieć, no władza może wszystko w tym przypadku. Z czym się oczywiście nie zgadzam i myślę, że Państwo też się nie zgodzą. Dalszy przebieg rekrutacji jest następujący. Państwo muszą przejść testy lekarskie, czyli badania, po prostu wszystko. Łącznie ze sprawdzaniem zębów, wszelkich chorób. Jeżeli mają Państwo choroby przewlekłe, to proszę zapomnieć o jakiejkolwiek pracy. Siłą rzeczy funkcjonariusze i funkcjonariuszki muszą być zdrowi. Co przy mojej analizie źródeł, czego wiele osób wcześniej przede mną jakby nie zrobiło, przestudiowałem dosyć dogłębnie właśnie, co tak naprawdę może nam dolegać i wykryłem na przykład takie troszeczkę absurdalne i śmieszne rzeczy, czyli na przykład można nie mieć trzech zębów trzonowych, można tak naprawdę zostać przyjętym do służby. Również okulary, na przykład tutaj Państwo, okulary również nie dyskwalifikują, jeżeli ma się wadę wzroku do minus 0,8 diopty. Po takiej ciekawostki, to wszystko jest w naszym prawie, tego właściwie nikt nie czyta, więc właściwie nie zawsze do końca wszystko może nas dyskwalifikować. Jeżeli przejdziemy takie badania lekarskie, one są również robione na przykład dla żołnierzy, którzy wyjeżdżają do Afganistanu. Więc są to dosyć wycieńczające i dosyć ostre badania. Oczywiście lekarze czasami traktują osoby dosyć pobieżnie, więc te badania nie są może aż tak czasami dobrze wykonane. Natomiast innym razem możemy trafić do kogoś zupełnie innego, kto naprawdę bardzo dokładnie nas sprawdzi od stóp do głów. Na pewno coś znajdzie. Jeżeli zachodzi na przykład sytuacja takowa, że ktoś takiego badania lekarskiego nie przejdzie, ma oczywiście zgodnie z naszym prawem administracyjnym możliwość odwołania się do Centralnej Komisji Lekarskiej, która jest tutaj w Warszawie. Można tutaj przyjechać, odwoływać się, przejść kolejne badania albo konkretnie ten dany wycinek, którym nam po prostu nie poszło. I ta Centralna Komisja Odwoławcza może akurat uchylić tą decyzję. Ja coś takiego miałem, więc wiem, jak to jest. Co dalej? Jeżeli przejdzie się takie badania, to jest właśnie bardzo ciekawą rzeczą. Jesteśmy kierowani na testy psychologiczne. I testy psychologiczne jest to moim zdaniem jedna z najcięższych rzeczy, którą musimy przejść, ponieważ jest to badanie bardzo wycieńczające, trwające 8 godzin bez przerwy. Więc niech sobie Państwo wyobrażą na przykład przeczytanie 1200 pytań i odpowiedzenie na nie. I mają Państwo oczywiście jakiś limit czasu. Następnie są testy logiczne, matematyczne. Oczywiście to nie dyskwalifikuje humanistów, bo tak naprawdę większość humanistów pracuje w służbach. Natomiast to nie dyskwalifikuje, aczkolwiek testy są trudne. Przy komputerze są pisemne i trwa to naprawdę 8 godzin.
panią, są one przeprowadzone w centrali ABW tutaj na Rakowieckiej, w dawnej siedzibie SB i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Więc oni wszystko jakby odziedziczyli w schedzie. Również jest tam MSW, państwo, którzy tu mieszkają, wiedzą oczywiście. Co jeszcze? Jeżeli przejdziemy etap testów psychologicznych, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego będzie nas sprawdzać pod względem naszego pochodzenia, czyli rodzina. Screening rodziny, czy tato, mama siedzą w więzieniu, czy mieliśmy jakiekolwiek powiązania z innymi służbami, z wywiadem, z kontrwywiadem, czy jesteśmy po prostu gdzieś umoczeni. Będą również służby na pewno rozmawiać z naszymi sąsiadami, będą robić wywiad w pracy. Jak również na początku w ankiecie bezpieczeństwa mieliśmy za zadanie podać 3 osoby, które polecamy. Osoby, które są dla nas godnymi zaufania. Te osoby są zapraszane na indywidualne rozmowy, które trwają około godziny. Więc wyobrażamy sobie oczywiście jakiś taki mały pokoik. Nasz przyjaciel jest tam proszony, lampeczka. Siadamy naprzeciwko i rozmawiamy o tej osobie. To jest obraz oczywiście z filmów, natomiast jest on dosyć zbliżony do rzeczywistości, co jest dosyć śmieszne. Natomiast właśnie tak jest. Jeżeli państwo kiedyś byli na jakimś komisariacie policji i widzieli warunki, w jakich pracują, to te warunki w służbach, patrząc na ich budynki, patrząc na to wszystko, też nie są dużo lepsze. Niestety, jest z przykrością to stwierdzić, ale bycie na przykład policjantem, czy pracowanie w służbach specjalnych w Wielkiej Brytanii jest czystą przyjemnością w przeciwieństwie niestety do warunków polskich, co jest dosyć smutne. Ponieważ ci ludzie rzeczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, mają ochraniać rzecz fundamentalną dla nas, nasze bezpieczeństwo. Więc jeżeli oni nie są dobrze wyposażeni, nie są dobrze opłacani, niekoniecznie do końca zawsze będą to robić dobrze. Wiemy, jak jest na policji czasami. Policjanci są opryskliwi, zawaleni robotą. Tak naprawdę nie zajmują się może wszystkim do końca dobrze. No jest to pewien problem i jak dla mnie pewna część funduszy państwa powinna jednak przejść w te działy administracji państwowej. Są one dosyć istotne. Tak ad vocem tutaj jeszcze do tego chciałem wrócić do sytuacji z końca lat 40., gdzie stworzono Resort Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, na który Bolesław Bieruch przekazał ogromne ilości pieniędzy. Był to drugi budżet ministerstwa po Ministerstwie Obrony Narodowej, co łącznie stanowiło 30% budżetu ogólnie państwa. Więc wyobraźmy sobie na przykład, że 30% jest przekazane tylko na nasze bezpieczeństwo. Obecnie jest to maksymalnie jakieś 7%, 8%. Więc jest to gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o sumy pieniędzy. Co nie zmienia faktu, że wtedy inne dziedziny jakby naszego życia społecznego były dofinansowywane. Po prostu była ogromna bieda, a rządził Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, tak zwany UB. Wracając do naszej rekrutacji, mam nadzieję, że państwo nie zanudzą za bardzo, jak swoje pytania proszę przerywać oczywiście. Ja tak mogę długo. Więc jeżeli chodzi o jakby dalszy etap tej rekrutacji, czyli jeżeli przejdziemy ten screening ze sprawdzaniem tych osób, które poleciliśmy, jak również byliśmy w miarę okej w naszym sąsiedztwie. Nasi sąsiedzi też nas bardzo lubili, przekazali tak również Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaproszą nas na prawdopodobnie ostatni etap, którym jest poligraf. Poligraf, proszę państwa, w najnowszym wydaniu to nie są takie metalowe coś, które jadą po papierze w momencie, kiedy kłamiemy, nagle tak skaczą do góry. Tylko jest to po prostu pokój, w którym znajduje się funkcjonariusz, który jest do tego upoważniony, siedzi sobie za laptopem i elegancko odczytuje wszystko. Jest bardzo dobra strona internetowa www.americanpolygraph.com, znaczy .com i można tam dokładnie zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda takie badanie. Są również firmy, jedna jest tutaj w Warszawie, która zajmuje się badaniem wykrywaczy właśnie kłamstw, więc jeżeli panie nie ufają swoim panom, mogą się udać z nimi na takie badanie. Jest ono oczywiście płatne i taka firma może je przeprowadzić za opłatą. Powiem szczerze, że nigdy czegoś takiego w życiu nie doświadczyłem wcześniej. Było to dla mnie coś niesamowitego. To trwa bardzo długo.
to nie jest tak jak w takim programie Zygmunta Heizera, który prowadził, nie pamiętam jak się nazywa ten program. Był taki w telewizji, że ktoś siedział na siedzeniu i zadawał mu trudne pytania i ten ktoś mógł za to wygrać jakieś pieniądze. Więc to nie jest tak do końca. Ten program jest ustawiony. Właściwie wszystko jest podłączane do nas, na nasze palce, na naszą klatkę piersiową. Czasami w niektórych poligrafach jest opcja również takiej tutaj opaski na głowie i te badania przebiegają w ciągu jakichś 6 godzin, więc jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni po tym wszystkim. Jest to taki jakby ogromny fotel. Więc pytania są, proszę Państwa, wszystko. Też również nie będę mówił o pytaniach, ale niech Państwo sobie naprawdę wyobrażą, że wcześniej muszą Państwo wypełnić ankietę, w której są najbardziej intymne pytania dotyczące Państwa życia prywatnego. I jeżeli Państwo odpowiedzą źle, to Państwo tego nie przejdą, bo te pytania będą później zadawane. I usłyszałem jedną mądrą rzecz przed wejściem. Zapytał się mnie Pan, czy jest Pan wierzący? Ja mówię, że tak. Przychodzi Pan do spowiedzi? Chodzę czasami. On mówi, to niech Pan sobie wyobrazi, że u księdza Pan może coś zataić, bo u mnie nigdy. Więc czułem się gorzej naprawdę, jak na spowiedzi. Jeżeli chodzi o ten etap, jest on etapem w założeniu ostatnim, natomiast służby zawsze mogą sobie wymyślić coś nowego, coś dodatkowego i w coś Państwa jeszcze tam dodatkowo uwikłać. Po tym powinna zostać wydana decyzja pozytywna lub negatywna. Służby w dodatku nie mają w obowiązku podać żadnej informacji, dlaczego tak naprawdę Państwo nie zostali przyjęci. Jak to wygląda z mojej perspektywy w rozmowach z kilkoma różnymi osobami, które odniosłem. Między innymi rozmawiałem tam z jednym z polityków polskich. I on mówił, że proszę Państwa, no, jeżeli Państwo nie są przyjęci, to jest prosta sprawa, nie było wakatów w tym momencie. Mimo, że Państwo byli na przykład dobrze, wszystko przeszli, wspaniale, oni Państwu odmówią z tego powodu, że nie ma wakatów. Drugi powód są Państwo zagrożenie dla osób, które są w danym momencie zatrudnione. Staramy się w dodatku o przyjęcie w danej delegaturze, ponieważ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma około 16 delegatur w całej Polsce, licząc z Warszawą, która jest formą centrali tutaj. Oprócz województwa świętokrzyskiego, w którym nie ma, natomiast w Radomiu jest ta delegatura. I normalnie mogą Państwo po prostu starać się o przyjęcie w tych delegaturach. Również Służba Kontrwywiadu Wojskowego posiada 5 inspektoratów swoich na Pomorzu, na Południu, w Lublinie, we Wrocławiu i tam mogą Państwo również starać się o przyjęcie. Są to obie te służby są służbami kontrwywiadowczymi, zatem szukamy szpiegów na naszym terytorium, jak również na przykład w wojsku, czy zapobiegamy terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej. Aczkolwiek wspominałem, że lepiej wyspecjalizować służby do tego.